Gościem Polsat News już po rozdaniu Nobli jest Olga Tokarczuk. Dzień dobry Pani Olgo. Dzień dobry. Takie pierwsze ludzkie pytanie, jakie się nasuwa. Zmęczona? Strasznie zmęczona. Już naprawdę brakuje mi słów. Myślę, że to jest, że w tym wywiadzie boję się, że będę mówiła jakieś dziwne, proste, uproszczone rzeczy. Także proszę mi wybaczyć, ale naprawdę jestem śmiertelnie zmęczona. Jak wyglądała wczoraj gala? Bo gdy odczytana została laudacja, to pojawiło się takie zdanie, że w Pani powieściach wioski są takim wszechświatem, centrum wszechświata. Ale czy wczoraj Akademia i Filharmonia były tym centrum wszechświata dla Pani? Ja trochę spokojnie podeszłam do tego, bo myśmy mieli ćwiczone też te wszystkie tam ceremonialne sprawy związane z kłanianiem, wychodzeniem na scenę, więc jakoś traktowałam to trochę technicznie w ogóle całą tą wczorajszą uroczystość, ale zdaję sobie sprawę, że była transmisja na praktycznie cały świat i no, byłam w tym momencie w centrum świata. Ale jakoś sama tego bardzo nie przeżywałam, powiem szczerze. Dużo bardziej przeżyłam i dużo mocniej moment ogłoszenia nagrody albo przeczytania mowy noblowskiej. A spodziewała się Pani, bo przecież zna siebie Pani najlepiej, ten moment takich wzruszania, szklane oczy, które zobaczyły cały świat, kiedy... Ja nie miałam szklanych oczu. Wzruszenie przynajmniej było ogromne, widać. Naprawdę? No nie chcę się teraz tu wypierać wzruszenia, ale... Nie, wydaje mi się, że całkiem spokojnie do tego podeszłam i cudownie jest dostać Nagrodę Nobla, po prostu. Wczoraj wszyscy zastanawiali się, kto poprowadzi Panią na galę. Czy będzie to mąż księżnej Madeleine, Christopher O'Neill, ale padło na księcia Daniela. Mieliście ze sobą jakiś taki kontakt, żeby chociaż chwilę porozmawiać, bo to osoba, która jest bardzo lubiana w rodzinie królewskiej. No bardzo miły i bardzo taki rozmowny i bezpretensjonalny i inteligentny człowiek. Także naprawdę bałam się trochę tego bankietu, bo on długo trwa, a miałam cudownych rozmówców po obu stronach, księcia Daniela i króla Szwecji. Mhm. Proszę powiedzieć o pani stroju, o pani sukni, o której wiele się dzisiaj mówiło, bo ona została niewybrana bez znaczenia. Miała być też pewnym takim symbolem. Kiedy Gosia Baczyńska zgodziła się uszyć mi suknię na tę ceremonię, rozmawiałyśmy, jak sobie wyobrażam taką suknię. I moja idealna sukienka jest zawsze taka, żeby była wygodna, skromna, a jednocześnie, żeby coś mówiła, że nie tylko ubieramy się po to, żeby pięknie wyglądać, to też jest ważne, ale dla mnie czasami ważniejszy jest przekaz jakby tego stroju. To też jest jakby polityka mody. I zasugerowałam jej, żeby ta sukienka w jakiś sposób nawiązywała do sufrażystek kiedyś. No i ona wymyśliła właśnie, to wszystko ona wymyśliła i zrobiła taką sukienkę, która była wygodna, miła, w której się świetnie chodziło, wygodniej w ogóle nie, a jednocześnie przypominała, tak jak potem się widziałam na zdjęciach, trochę nawiązywała do czasów Selmy Lagerlöf, pierwszej kobiety, która dostała Nobla. W ten sposób jakoś tak, no po prostu oddałam jej ukłon. I tym wszystkim 15 kobietom, które wśród ponad setki laureatów dostały w całej historii Nobla. 15 kobiet. W jednym z wywiadów zdradziła Pani, że przygotowując się do tej całej ceremonii natrafiła Pani na film The Wife, żona, który również Panią w jakiś sposób pokierował czy też zainspirował. Na ile ta ceremonia, można powiedzieć, jest ważna w życiu literata? Czy można powiedzieć, że jest to taki najważniejszy moment? Czy jest to no zapewne to jest tak, się będzie wspominało jakieś wielkie wydarzenie w swoim życiu i na pewno robiliśmy dużo zdjęć, rodzina i w ogóle myślę, że to zostanie też, będziemy sobie przypominać, odtwarzać pewnie moment po momencie. No oczywiście jest to ważne. Dzisiaj jesteśmy już po ceremonii, jesteśmy w bibliotece publicznej, gdzie spotkała się Pani z dziećmi rodzin imigranckich, z dziećmi z całego świata. Te pytania, które padały, one były inne jako pytania dziennikarzy?
No tak, bo były takie bardzo naturalne. Były pytania o to, jak się poznaliśmy z mężem, jak się zostaje pisarzem, co bym im poradziła. Ale też były pytania takie, które mówiły, że o lękach przed przyszłością. Ze zdumieniem zobaczyłam, że te małe dzieci nie są takimi szczęśliwymi, rozentuzjazmowanymi dzieciakami, tylko to są dzieci imigrantów mieszkających tutaj w takiej dzielnicy imigranckiej w przededniu katastrofy klimatycznej, więc te dzieci to czują, te dzieci są mądre, więc o to mnie także pytały, ale nie bardzo im umiałam dodać otuchy. I bardzo dobrze przygotowane, bo one wiele świetnie wiedziały dzisiaj. Tak. Amanda, 12-latka, zapytałem ją o to, o co by panią zapytała. Ona powiedziała, czy będzie pani dalej się angażować w prawa człowieka. Jak możemy jej odpowiedzieć? No, będę działać ku dobru. Zakładamy, tak wiem, że to tak pompatycznie brzmi, zakładamy fundację i tam będzie dużo przestrzeni do robienia czegoś takiego dobrego. Ja myślę o różnych jakby kierunkach, w których pójść. Na pewno literatura i na pewno projekty związane z pisarzami, z tłumaczami. W ogóle z literaturą, ale też bardzo mi zależy na znalezieniu jakiegoś takiego punktu wspólnego między literaturą i naturą. W jaki nowy sposób możemy spojrzeć na naturę, żeby jakby móc coś zmienić w tym, co się dzieje. Na co się zamknęliśmy, co zapomnieliśmy w stosunku człowieka do natury. Zawsze mnie prawa zwierząt bardzo interesowały i dziś, kiedy sobie uświadamiam, co się dzieje naokoło tych pięknych miast i co stoi za bankietem noblowskim, to są przecież rzeźnie, prawda? I na pewno będę w tym kierunku działać i zawsze będę pamiętała o kobietach, które mają po prostu bardziej pod górkę. Porozmawiamy jeszcze może trochę o książce, która została oczywiście przetłumaczona też na szwedzki, księgi jakubowe. Jan Henrik Svan powiedział mi jedną rzecz. Tą książkę jemu tłumaczyć było bardzo trudno, ale robił to z wielką przyjemnością. On i wiele osób wczoraj pojawiło się z tymi parasolkami. Na ile to wsparcie pani przyjaciół, znajomych, współpracowników w tych dniach bardzo intensywnych tutaj było potrzebne? No, zginęłabym bez mojej rodziny, bez Iryny, bez mojego męża, bez mojej atasze Heleny. Dostaliśmy ogromne wsparcie z Akademii Szwedzkiej, wszystko świetnie zorganizowane jest, ale też wiem, że i po powrocie do domu będę miała dużą pomoc we wszystkim. Moja siostra została z psem, żebyśmy mogli pojechać. To pewnie tęskni pani za nim. Pewnie, to tak. I pewnie kalendarz na następne miesiące wypełniony, bo wiele osób już dopytywało o kolejne terminy. To zapytam się tak ostrożnie, będzie ten taki wystarczający czas, żeby no, pisarka, tak jak chce czasami usiąść w spokoju i zacząć tworzyć dalej? No ja mam nadzieję, że będzie, inaczej sobie nie wyobrażam. To jest pytanie, na które tylko mogę w taki sposób odpowiedzieć. Pani Olgo, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za to, że już po tym intensywnym czasie, mimo tego zmęczenia, znalazła dla pani czas. Przede wszystkim życzymy wszystkiego dobrego w miesiącach, bo pewnie będą intensywne. Dziękuję bardzo, dzięki.